Dzisiaj wykonam wianek mieszany, połączę elementy naturalne ze sztucznymi. I tutaj mam już taki wianek gotowy. Zobaczcie, jak wygląda. Myślę, że te sztuczne kwiaty stanowią tu właśnie taki mocny akcent kolorystyczny i fajnie to ze sobą współgra. A dzisiaj wykonam do tego wianka taki wianek bliźniaczy. Będą to takie dwa bliźniaczki. Jeden większy, jeden mniejszy. Co ja tu sobie przygotowałam? Różowy zatrwian tatarski, dmuszek, lawendę, trawa jakaś zwykła łąkowa, którą wypatrzyłam na łące, która mi się spodobała. No i oczywiście, jeżeli oglądacie moje filmiki, to trawa, którą bardzo lubię, którą doskonale znacie, stokłosa dachowa. I jeszcze tu mam parę makówek. Oczywiście nie musi ich być, ale dla urozmaicenia tego wianka wiadomo, że im więcej fajnych, ciekawych rzeczy, tym lepiej. Te trzy rzeczy mam zakupione. Zatrwian tatarski, dmuszek i makówki. Jeżeli macie ochotę zakupić susz, to zerknijcie, wrzucę Wam w opisie link do sklepu internetowego Protea dla domu. Fajne tam właśnie, fajny susz można kupić w fajnej cenie. Także jeżeli macie ochotę zakupić susz, to możecie tam sobie zerknąć. Z roślin, aha, już powiedziałam, z roślin pozyskanych za darmo mam lawendę i dwie trawy. I tutaj mam sztuczne kwiatki, parę takich drobnych i róże. Oczywiście kwiaty sztuczne, jeżeli chcemy zrobić ładny wianek do domu, muszą być najwyższej jakości. No i zaczynamy. Mam obręcz, trochę mniejszą od tej, którą wykonywałam. Drucik. Drucik cienki na szpulce. Mocuję sobie drucik. Może tak. Zaczynam od trawy, żeby tak delikatnie wyciągnąć ten wianek, żeby nie zacząć od razu takimi dużymi, grubymi elementami. Stokłoskę nawet sobie dzielę. Tak, tak lubię tą trawę, że nawet zastosowałam do niej zmiękczenie. I zaczynam. I zaczynamy powoli dodawać. Moja lawenda nie jest jakaś piękna, ale wygląda, w grupie wygląda całkiem nieźle. Tutaj sobie mały dmuszek jakiś dam. Dobra, teraz zatrwiam. I tak robimy na zmianę, żeby Wam się zaczął ukazywać piękny wianek. Jeżeli wianek ma wisieć na oknie, nie zapominajmy również, żeby trochę tej trawy zasłonić ten tył. Oczywiście nie musi,
nie musi być ten wianek dwustronny, ale żeby ten tył w miarę wyglądał. O, i parę ździebełek trawy również sobie przymocuję na tyle. Teraz patrzę, co tu jeszcze dodać. Może dodamy makówkę. Małą, najmniejszą makóweczkę. Znowu dmuszek. Patrzę takie mniejsze dmuszki, bo ten wianek nie będzie bardzo duży, więc te dmuszki wybieram mniejsze. I może włożę już jakiś delikatny mały kwiatek. Trochę trawy jeszcze podłożę. I zatrwiam. Gdzieś brakuje dmuszka, trzeba go dołożyć. No i jeszcze zapomniałam o tej mojej pięknej trawie, którą narwałam na łące. Też ją zaraz tutaj dołożę. Wianek będę robić do połowy i później zacznę od miejsca, od którego po prostu chcę, żeby sięgało zdobienie. Więc jeżeli macie ochotę śledzić wykonanie wianka w całości, to zapraszam na filmik w trybie przyspieszonym, a zobaczymy się na końcu z dwoma gotowymi wiankami.
I witam Was ponownie z gotowymi wiankami. Przyznam, że podczas kręcenia tego filmiku miałam taki delikatny stres, bo miałam końcówkę drutu, nie mam więcej drutu na stanie akurat i denerwowałam się, czy mi starczy tego drutu do wykonania tego wianka, ale wszystko na szczęście się udało. Ostatnią końcówką drutu przywiązałam jeszcze wstążeczkę. No, przyznam, że co prawda miałam trochę utrudnione bicie, bo starałam się jak najwięcej elementów przymocować jednym wiązaniem, ale jakoś się udało. Pokażę Wam efekt końcowy. Tak wyglądają wianki. Pozostaje mi jeszcze tylko wyprasować wstążeczkę, bo również miałam końcówkę, podciąć wstążeczki. No i tyle. Jeżeli Wam się wianki podobają, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.